Karlsruhe. Miasto wynalazców, inżynierów i naukowców. Na co dzień spokojna miejscowość, ale nie pod koniec września. Bo to właśnie wtedy w Karlsruhe odbywają się wiodące w Europie targi branży pojazdów użytkowych, które przyciągają największe marki z naszego sektora. A wśród nich jest Wielton, znajdujący się w ścisłej czołówce europejskich producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Na targach NUFAM zaprezentowaliśmy nasze bestsellery, które każdy z Was zna, ale także produkty prototypowe, które do tej pory można było zobaczyć tylko w fabryce w Wieluniu. Dzisiaj w Anatomii Wieltonu pokażemy Wam, jak wygląda najbliższa przyszłość transportu ciężkiego, która ma swoje odzwierciedlenie również w naszych produktach. Każda edycja targów NUFAM przyciąga dziesiątki tysięcy zwiedzających oraz setki wystawców, którzy tworzą produkty i oferują usługi dla szeroko pojętej branży TSL. Zwykle można zobaczyć tu najlepsze na rynku i najbardziej nowatorskie rozwiązania, które popychają całą branżę w przyszłość. Podobnie było podczas najnowszej edycji, która trwała od 21 do 24 września 2023 roku. Targi NUFAM to dla nas doskonała okazja, by spotkać się z przedstawicielami branży i porozmawiać o wymaganiach sektora wobec środków transportu. Chcemy, żeby nasze produkty były właśnie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Osoby zwiedzające targi to w dużej części przedsiębiorcy, właściciele firm transportowych, przewoźnicy, ale również użytkownicy, którzy dobrze wiedzą, czego chcą, a my jesteśmy tutaj, żeby ich wysłuchać. Bo nasza misja to tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. Na dwóch stoiskach Wieltonu zaprezentowano 8 różnych pojazdów z wielu grup produktowych, które wykorzystać można zarówno do całkiem klasycznych zleceń transportowych, jak i do zadań specjalnych, wymagających konkretnych rozwiązań technicznych, dodatkowej wytrzymałości albo wyjątkowej specyfikacji. W tym roku na targach NUFAM pokazujemy produkty, które powstały z myślą o klientach mających najbardziej wyśrubowane wymagania. Skupiliśmy się na najwyższej jakości, możliwie szerokiej ofercie oraz zagadnieniach związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Zależy nam, żeby potencjalni klienci dowiedzieli się tutaj, że Wielton do każdego zlecenia podchodzi w sposób indywidualny. Jednym z gwoździ programu jest naczepa Recycle Master M3 Slider, która powstawała właśnie jako bezpośrednia odpowiedź na sugestie i potrzeby klientów. W tym przypadku chodzi o klientów rynku niemieckiego. To nasz najnowszy model przyczepy hakowej, który przeznaczony jest do kontenerów rolkowych. Wykorzystuje się je do przewozu różnych odpadów, jak wióry, meble czy gruz. Ważną cechą tego pojazdu jest wygięta konstrukcja stelaża, która odzwierciedla ruch urządzenia hakowego. Dodatkowo Recycle Master Slider jest wyposażony w wysoko wytrzymały wózek przesuwny, który przyspiesza i usprawnia załadunek kontenera oraz umożliwia jego umieszczenie na przyczepie, nawet w przypadku uszkodzenia rolek. To nowość w naszym portfolio. Rozwiązanie cechuje relatywnie niska masa własna, którą osiągnęliśmy dzięki wyjątkowej i wygiętej konstrukcji ramy. Dodatkowo jest wytrzymalsza i sztywniejsza niż podobne rozwiązania dostępne na rynku. To zasługa m.in. belek głównych o wysokości 400 mm czy osi heavy duty. W pojeździe zastosowaliśmy również zawieszenie pneumatyczne. Kolejną nowością zaprezentowaną na targach NUFAM był Curtain Swap Master, który jest owocem zaangażowanej pracy dywizji zestawów przestrzennych Wieltonu. Składa się z nadwozia wymiennego BDF oraz dedykowanego podwozia. Najważniejszą cechą zabudowy tego typu jest możliwość ustawienia jej na specjalnych podporach oraz przewozu przez różne pojazdy, co przekłada się na szerokie możliwości optymalizacji nie tylko transportu, ale także operacji logistycznych w magazynach. Zabudowy wymienne ustawione na podporach mogą pełnić funkcję tymczasowego magazynu, który da się rozstawić w dowolnym, dogodnym dla klienta miejscu. Wielton wyprodukował swoje zestawy BDF na specjalne zamówienie dla firmy Logisurf.
Na targach NUFAM Wielton zaprezentował również swoją prototypową wywrotkę Scrap Master, której najważniejszą cechą jest zastosowanie stali Hardox 500 TUF. Skrzynia ładunkowa wykonana z tej ultrawytrzymałej stali cechuje się bardzo wysoką trwałością, co sprawdza się świetnie choćby przy transporcie złomu. Rama w tym produkcie to specjalna konstrukcja, dopasowana do nowego kształtu skrzyni. Dzięki zmodyfikowanym pasom ramy w formie V i przebudowie osi obrotu, skrzynia naczepy Scrap Master osadzona jest niżej niż w standardowych rozwiązaniach, co obniża jej środek ciężkości aż o 75 mm. W konstrukcji naczepy użyto materiałów odpornych na ścieranie, co gwarantuje, że pojazdem można swobodnie przewozić ładunki o nierównych, ostrych brzegach. Istotne są też rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo transportu i obsługi. Zwiedzający targi NUFAM mogli sprawdzić również zalety naczep kurtynowych w wersji standard oraz Mega, która dodatkowo wyposażona jest w system intermodalny. Curtain Master to obecnie nasz flagowy produkt. Te naczepy można oglądać na drogach całej Europy, a branża docenia je za ich uniwersalność i duże możliwości konfiguracyjne. Innym evergreenem Wieltonu jest Weight Master, partner do ciężkich zadań budowlanych. Na targach prezentowana była wywrotka z lekką skrzynią wykonaną z aluminium. Rama naczepy ze stali S700 gwarantuje wytrzymałość, a rozwiązania takie jak stabilny i lekki podest roboczy zapewniają bezpieczeństwo pracownikom. Na targach NUFAM odwiedzający mogli też zapoznać się z wywrotką Bulkmaster, dedykowaną do transportu komunalnego i przewozu płodów rolnych, oraz przyczepę hakową Recyclemaster M2, przeznaczoną do przewozu kontenerów rolkowych. Na stoisku Wieltonu swoje miejsce znalazła również marka Aberg, która prezentuje m.in. ścianę Abergfix, czyli innowacyjne rozwiązanie ułatwiające dodatkowe zabezpieczenie ładunku, np. na czepach bezdeskowych. System pozwala na utworzenie ściany wewnątrz przestrzeni ładunkowej, która po pierwsze może dzielić ją na mniejsze sektory, a po drugie pozwala na łatwe blokowanie towarów w naczepie, która jest pozbawiona desek bocznych. Stoisko Wieltonu na targach NUFAM odwiedziły setki osób zainteresowanych naczepami rodem z Wielunia. Dla nas NUFAM to godziny rozmów o transporcie oraz o tym, jak naczepy i przyczepy mogą zmieniać oblicze tej branży na lepsze. Dziękujemy za wszystkie spotkania.